Witam wszystkich. Jako, że ostatnio kupiliśmy sąsiadujący z nami nieco zapuszczony domek. Dzwoń na policję, bo będzie na nas! Patrz, teraz będzie. Kurwie na kurwa! Wraz z fajną, dosyć dużą, ale też nieco zapuszczoną działką. Happy birthday, Gryzu! To postanowiłem zabrać się najpierw za tą działkę i zacząłem od wycięcia takich większych chwastów, samosiejek, z tym, że na samym środku ogródka rosła 12-metrowa grusza, która dawała spory cień, a już posadziłem na tej działce 12 drzewek owocowych i żeby dać im więcej światła, postanowiłem ją wyciąć. Z tym, że jest ona na tyle duża, że należało najpierw zmierzyć, czy po wycięciu nie uszkodzi albo jakiś budynku, albo nie położy się na płot. Jak ją zmierzyć? Pokazałem Wam w jednym z moich ostatnich filmików. Tutaj pokaże się karta. A dziś postanowiłem ją wyciąć. Z tym, że plan był taki, żeby wyciąć ją piłą mechaniczną, czyli taką spalinową, ale nieużywana od lat niestety zawiodła i byłem zmuszony zrobić to ręcznie, czyli siekierą i piłą ręczną. Biorąc patenty z internetu, wycinanie dużego drzewa piłą spalinową, czy pilarką spalinową, wygląda tak, że mając pień, robimy sobie takie nacięcie sięgające mniej więcej 1 trzeciej średnicy drzewa. Potem robimy takie prostopadłe podcięcie. Jeżeli chcemy, żeby drzewo spadło nam z tej strony, no to w tym kierunku robimy te podcięcia. Natomiast z drugiej strony, powiedzmy 4 cm, 3-4 cm wyżej niż to podcięcie, piłujemy sobie, robimy takie przecięcie pił. Wygląda to prosto, jeżeli ma się tą piłę spalinową, robi się to dość szybko. Natomiast za pomocą siekiery i ręcznej piły, no, sprawia to trochę więcej problemów i pracy. Ale jak to się udało, zobaczycie na filmie. Tak to podcięłem. Gdzie jest cięty element, tak. I tu przecinam zwykłą ręczną piłą, bo niestety spalinowa zawiodła. No i zobaczymy zaraz, wyjdzie, czy spadnie tam, gdzie chce. Tak miało być. Tu mi troszkę krzywo poszło, ale bliży się efekt. I zostawiłem trochę większy, żeby mi było później łatwiej podczepić do orzecha stojącego obok i żeby go wyrwać razem z korzeniami. No, tu będzie trochę roboty i trochę drewna na ognisko do wędzarni. Także jestem zadowolony. Tu tyle od nowo posadzonych drzewek, także jest zapas.
tak jak było mierzone, tak spadło. Jak widzieliście na filmie, pomimo braku profesjonalnego ubioru i sprzętu, tylko zwykłej siekiery, zwykłej piły, udało się precyzyjnie położyć to dość wysokie drzewo, bo w sumie miało 12 metrów. No i jestem z tego zadowolony. Następny etap to będzie koszenie trawy. Niestety powierzchnia tej działki nie jest na tyle prosta, żeby zastosować zwykłą kosiarkę na kółkach, więc musiałem kupić taką kosę spalinową. Kupiłem taką jedną z tańszych kos spalinowych firmy Makita, którą też Wam przedstawię na filmiku. Zrobię taki krótki unboxing i taki mini test. Oprócz tego kupiłem specjalną przyłbicę z nausznikami, służącą do pracy właśnie z takimi kosami spalinowymi. Widzieliście już ją na filmie, bo przydaje się także przy rąbaniu drewna siekierą, czy też stosowaniu piły spalinowej. Chroni ona przed różnego rodzaju odpryskami drewna, czy też właśnie wiórów. Jak się spisuje, też pokażę na filmie. Także na dzisiaj dziękuję za obejrzenie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.